Cześć, witamy na podcaście Geekosfery. Dzisiaj zaskoczymy Was. Black Mirror. Ale zaczynamy czwarty sezon. Czyli już zbliżamy się do końca. I jest odcinek USS Callister. Bardzo bliski tematyką naszemu sercu. Ja jestem Łuki, ze mną jest Bartas, jak już słyszeliście. No cześć, cześć. No i trzeba coś opowiedzieć o tym odcinku. No trzeba. No czwarty sezon. Jedziemy dalej. Amerykanizacja postępuje. No i w tym odcinku czuć monetę, że tak powiem. Tak. To tu prawda. Jest budżet, po czym na kolejnych odcinkach widać, że trzeba było ten budżet zbalansować w kolejnych, ale o tym sobie jeszcze powiemy. No tak, tak. Natomiast tutaj co? Mamy twórcę gry komputerowej. Twórcę, nie wiem, czy wirtualnej rzeczywistości chyba jakiejś takiej. No, znaczy wirtualnej, ale też MMORPG, nie? Bo to była ta gra online, gdzie oni sobie... Znaczy, generalnie akcja dzieje się w firmie, która produkuje grę online. Znaczy, jakiś Soft Infinity się nazywa. Była gra. Właśnie nie wiem, czy to była gra, czy to był taki... Nie, no to był... Taka metaverse to był... Co rozumiesz, że to będzie metaverse? No takie wirtualne... No to coś, to teraz nasz Zuckerberg robi, że możesz sobie gdzieś tam wejść i masz jakiś taki wirtualny świat. No, ale nie wiem, czy to gra, okay. Do końca było to Infinity. No uznałem, że to jest gra przez tą końcówkę, jak oni wlecieli i był inny gracz i mówi handlujemy, czy strzelamy, bo tam... W sumie może w ten sposób. No. Player 4452. Tak, tak. Może to pewnie tak, to pewnie no, była gra. Czyli ustaliliśmy, że gra online. Ale w wirtualnej rzeczywistości, bo tam trzeba było mieć dynksa przypiętego do skroni, żeby to odpalić. Tak, tak. Ten dynks jeszcze potem się pojawi w innych odcinkach. Tak. To warto zapamiętać. Natomiast akcja się dzieje w tej firmie i w zasadzie bohaterką jest dziewczyna, która się tam zatrudnia. Między innymi. No, znaczy bohaterów mamy w sumie trzech. No tak, ale głównie koncentrujemy się na niej, bo ona jest jakby taką osobą, która wprowadza nas w ten świat i w tą fabułę. Oj, nie zgodzę się. Moim zdaniem jednak wprowadza ten wiceszef, szef techniczny całej firmy, czyli nasz kapitan. No to ja z jego perspektywy widzimy praktycznie cały odcinek. To się absolutnie nie zgodzę. Znaczy, bo wiesz, najpierw mamy co? Fajne nawiązanie do Star Treka, gdzie jest tak by odcinek cały, cały odcinek puszczony tak z ziarnem z lat 60., z proporcją ekranu 4:4:3. Mamy efekty specjalne jak z lat 60., czyli taki pastisz na Star Treka. No okej. Okay. I to się potem okazuje... Boli. Czyli Discovery mamy. Nie, Star Trek The Original Series. Nawet mowa kapitan mówi w ten sam sposób jak Shatner. Mówisz pastisz Star Trek, to ja słyszę Discovery. Nie, nie, nie. Nie nasranie na Star Treka, tylko pastisz. A, czyli poziom wyżej niż taki, czyli z pewnym szacunkiem jakimś. Wiesz. Dobra. Chcieli z szacunkiem potraktować materiał źródłowy, okay. Nie to co w Discovery. Dobra. Nie? Potem mamy, że on wchodzi do firmy, tak jakby z zapleców. Nie wiemy, o co chodzi. Bo mamy jakby te same postacie, co widzieliśmy wcześniej w tym filmiku. Star Treku. Znaczy on wchodzi, on jedzie tą windą, tam go przepychają, tam widzimy, że... Recepcjonistka nie chce go przepuścić, ten koleś mu nie chce zrobić kawy. To jest takie ciężkie życie... No introwertycznego... Nerda. Dowiadujemy się, że on jest tam twórcą niejako. On stworzył niejako to Infinity i razem z kolegą założył firmę. I ten kolega jest taki przebojowy, taki typowy korpo menadżer. Nowoczesny, a on taki... Czyli taki klasyczny układ. Jeden wymyśla, drugi sprzedaje. Tak. I szaleją. No i zatrudnia się właśnie ta bohaterka. No on ją zauważa też. Bo to znowu jest, on ją zauważa, ona przychodzi do niego biura, bo ona jest jego fanką. Że to jest... Pierwszy raz się spotkał z tym, że ktoś jest zafascynowany tym, że on stworzył taki kod. On stworzył ten software. I ona chce być taka jak on pod względem zawodowym. Znaczy ja mam tu właśnie takie wrażenie, że tu jest coś takiego, że ona, że on się jej podoba, jeżeli wiesz, o co mi chodzi. A ja mam w drugą stronę, że ona się jemu podoba. No to też, ale że jest właśnie taka sytuacja, bo do czego zmierzam, cała ta sytuacja pokazuje jakby jego problem z interakcją z ludźmi. Tak. On jest taki trochę, można powiedzieć, wycofany, trochę może to gdzieś... To introwertyk do kwadratu bym powiedział. Tak jak mówił, nawet gdzieś autyzm wchodzi. Nie chcę tutaj, broń Boże, kogoś urazić, że ktoś ma autyzm. Natomiast
taki trochę autystyczny, że on inaczej odbiera pewne sytuacje. Bo o co mi chodzi? Jest taka scena, gdzie ta bohaterka właśnie, ta nowa, ona niejako z nim trochę zagaduje. Wiadomo, że też jest w niego wpatrzona ze względu, że pasjonuje ją to, co on robi, ale też interesuje się tym serialem, znaczy w sensie widzi figurki z tego serialu, pyta, co to jest, tak trochę zaczynają zagadywać do siebie. No i potem jest scena, gdzie ona rozmawia ze współpracownicą. I on to niestety słyszy. I no i tam jest taka scena, w której no jesteś nowy w firmie. Tak. Jesteś kobietą. No i nawet jak ten szef ci się podoba, no to się nie przyznasz, no bo to już będzie sugestia zaraz, że będę chciała zrobić karierę przez łóżko albo coś takiego. No to też, oczywiście. Ta zaczyna jej nawijać, że wiesz, bo on tam jest taki dziwny, bo on tam się patrzy, bo on tak robi. No on to słyszy, no i mu odwala. Odwala na tej zasadzie, że wciąga ją do tej swojej gry. Czyli potraktował ją jak wszystkich innych, którzy mu jakieś zaszli za skórę, powiedzmy, nie? No tak. Tylko on właśnie nie potrafi sobie poradzić z tymi problemami w realu. Rozładowuje jakby w tej swojej wersji Infinity. Nie? Tak, bo on ma taką swoją prywatną wersję. I to, co widzieliśmy na początku, to jest właśnie jakby jedna z przygód, którą on sobie odgrywał w tym Infinity już, nie? Tak, czyli żeby to było też jasne dla naszych słuchaczy, jest ta gra online i on ma taką na swoim komputerze taki specjalny mod, który przerabia tą grę na modłę Star Treka z lat 60., żeby teraz to tak opisać. Teraz zapodam mową specjalistyczną, ma swoją instancję. Okej. Okay. I ma takie w domu takie specjalne ustrojstwo, że przy pomocy DNA jakiejkolwiek osoby jest w stanie skopiować jej osobowość do tej gry. Tak, to świata cyfrowego i to nazywali asymilacją nawet. Nie wiem, czy to tak trochę nie na cześć Star Treka znowu. No, może i tak. Trochę mi się to kojarzyło z ziarenkiem. Tak, a mi bardziej się to kojarzyło z cookiesem. Ciasteczkiem z White Christmas. No gdzie okay. Tam było, wiesz, dwa tygodnie sobie z kimś dwa tygodnie się nagrywało, potem wyrywamy i będziesz teraz. No w sumie racja. Pilotem. Praktycznie ten sam motyw, no bo też jakby tam z DNA tworzyli, być może to jest protoplasta jakby tego. No, tej technologii. Trochę inna technologia, bo tam jednak trzeba było wszczepić, żeby nagrywała twoją osobowość. A tu bierzesz DNA i... No to może usprawniona potem. To jest w ogóle takie trochę śliskie, nie? Że DNA ma całą osobowość i pamięć tej osoby, którą skopiował. Tak, to jest właśnie takie... Takie tutaj trochę bardziej faj niż saj. Amerykańskie. Po prostu idziemy tak, wpadliśmy na pomysł. Może taki trochę skrót, że na przykład oprócz tego DNA, żeby, wiesz, skopiować powiedzmy parametry ciała, to też jest trochę jak w historii Zaraz wracam. Na podstawie wiadomości i jakiejkolwiek interakcji w sieci sobie tą osobowość potrafi skopiować dodatkowo, nie? No dobra. To byśmy już na tyle, skoro to jest to samo uniwersum, jak się sam Brooker upiera, to być może to można jakoś tam wytłumaczyć. Także śliskie, ale można pewnie jakoś to wybronić. No okej, okay, czyli on ma to ustrojstwo przy pomocy DNA, kopiuje ich osobowość i tam ma prawie całe biuro. Tak. I kopiuje też tą nową dziewczynę i tam jest samcem alfa, delikatnie mówiąc. Samcem alfa, takim właśnie Jamesem Kirkiem do kwadratu. Nawet ma sposób mówienia taki jak James Kirk, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. No ma, to też mnie bolało. No mi się to właśnie podobało, że tutaj jednak, bo były też nawiązania do innych sci-fi, ale jednak Star Trek był tutaj głównym takim, tym takim fundamentem. No był! I fajnie to było wykorzystane. To moim zdaniem ze smakiem to było zrobione, nie? To nie, że wyśmiewali. No trochę Maxa. Wyśmiewali też. No, ciężko się nie wyśmiewać z lat 60-letniego serialu, nie? No wiesz, no. Wtedy 50, no nie, 2017 rok to był. Natomiast no, o co mi chodziło, że ona jakby nas prowadza, bo ona jak jest przeniesiona do tego świata, to dzięki niej się dowiadujemy, jak to funkcjonuje w tym świecie wirtualnym. Bo oni jej tłumaczą, wtedy reszta załogi jej tłumaczy, że on nas tu skopiował, że sobie musimy go słuchać, bo on może tutaj dosłownie wszystko. Tak, że nie śpią. Nie śpią, stu nie potrzebują, nie wypróżniają się, nie mają genitaliów. Tak. Generalnie sobie tam siedzą, nie mogą umrzeć. I co jakiś czas przychodzi kapitan, wtedy jest misja. Kapitan Robert Daly. Tak, i wtedy zmusza ich do tego, żeby go słuchali i do zachwytów na swój cześć. No i tam mamy sekwencję kolejnych scen. Ale też te misje, zauważ, są takie mocno infantylne, nie? To one są takie na jeden sznyt i
zawsze się kończą tak samo, że te dziewczyny z Mostka już są przyzwyczajone, że potem na końcu każdej misji kapitan musi pocałować każdą. Tak. Wroga pokonuje krzycząc, spójrz w lewo! Tak, i to wszystko jest takie, naciśnij dowolny przycisk i tak to się tam zeskanuje, nie przejmuj się i tak dalej. To jest takie bardzo pokazujące, jakie to jest płytkie od strony no twórcy, no bo on jest mistrzem gry tutaj, on ustala te zasady. Znaczy ja tu mam takie wrażenie po prostu, że on odtwarzał epizody serialu. No właśnie nie wydaje mi się, chociaż no ja tak, ciężko powiedzieć. No właśnie tego nie rozegramy tutaj. Czy tak było, czy nie, natomiast takie wrażenie odniosłem, że to wszystko ma się toczyć tak jak w tym serialu, tak jak w tym jego ukochanym serialu dla dzieciństwa i on to chce przeżywać. Tak, to tak, tylko że wydaje mi się, że właśnie te misje jakby on sam wymyśla, jakby na poczekaniu, co nawet w pewnym momencie ta no właśnie Nanette, ta nowa dziewczyna jakby wymyśliła mu tą misję i on się jakoś super nie przejął, nie? Jak już mieli ten plan w pewnym momencie uwolnienia się od niego, to ona mu wymyśliła tą misję, że coś tutaj się rozbił, jakiś wahadłowiec na jakiejś planecie, trzeba to zbadać, może pójdziemy sami, będzie fajnie, chodź i tak dalej. No okay. I on tak jakoś się super nie zastanowił, nie, no dobra, jedziemy, nie? No dobra. Natomiast ja mam taki zarzut do tego odcinka, że trochę bez sensu było to ich ucieczka. Teraz o co mi chodzi? Bo tam jest taka scena, że on ma jedyny wichajster, który może się kontaktować ze światem zewnętrznym i którym steruje jakby tą grą. Mhm. No i ta Nanette zrobiła to, co prawdopodobnie zawsze zadziała w przypadku nerda, czyli po prostu się rozebrała. Szachmat. I wzięła, zabrała mu to urządzenie, zostawili ich na tej planecie. On ich potem gonił i ja tego nie zapałem. Ty może bardziej technicznie mi to jesteś w stanie wytłumaczyć. Czemu on do cholery tej gry nie przerwał? Przecież on w każdej chwili mógł... No bo zauważ, że jak przerywasz grę, to tam ona jakby tylko... On się zatrzymuje. Gra trwa dalej. Ale mógł wyjść z gry. No ale to oni by dalej polecieli i się zabili, nie? No ale no, na komputerze nie mógł nic? Aha, wyłączyć całą maszynę? Nie wiem. Nie, no właśnie, bo... No bo zobacz, że oni, no tak, po to też przedstawili na początku, że oni nie śpią i tam jakby sobie no popijają tą wódeczkę i tak dalej, jakoś no. Się zabijają czas, jak go nie ma, to jakby gra trwa. No. Więc jak on by wyszedł z niej, no to nadal by trwała. Ale nie mogli lecieć bez niego. No niby nie. Nie, bo mówili, że... No ale porwał, oni porwali mu to, nie? Ale on był w grze. Ten Dings. I nie mógł z niego wyjść już wtedy. On tam został do końca. Właśnie to było dziwne. Ale no nie, tam... nie, ale bo przyszła aktualizacja. Tak, znowu. Ta aktualizacja mu tam popsuła, no. Nie, ale i ja przecież cały czas, jak tylko zobaczył, że oni uciekają, to mógł powiedzieć koniec gry. No ale to właśnie chyba tym Dingsem, a on tego Dingsa no, ale jak już... Dingsem, jak widzieliśmy wcześniej scenę, jak tą jedną załogantkę, która się postawiła, zmienił w jaszczurkę, bez Dingsu. No tak, ale to są... No to mógł i wszystkie jaszczurki zmienić. A, no to no w sumie mógł, no, pewnie tak. Nie? To bez sensu debil leciał za nimi, jak mógł po prostu się teleportować. No wyszedłby z roli. No, chyba się tak, bo tak się wkręcił, że nie wyjdę z roli. Była dużo imersja, rozumiem. No, chyba, że go poniosło. Bo ja się naprawdę poważnie o tym zastanawiałem, gościu. No w sumie tak. No, jak co ty odwalasz? Po prostu, no tak, jeżeli miał taką moc, że może kogoś zamienić w wielkiego skorpiona, to... Tak. I praktycznie... Jak tą panią z księgowości, czy kogoś właśnie. I w zasadzie ta moc była, jak to mówili, nieograniczona. No. No to... Kurde. To o co tu chodzi? To prawda, prostu, to prawda. To je machnąć ręką, ściągnąć wszystkim gdzieś, dobra frajerzy, mam ważny komunikat. Kto uciekał tym statkiem? Czy to był pomysł? Tak, to nie ze mną, tak. No i nie podobasz mi się nawet. No i to mnie bardzo zabolało. Tak, tutaj faktycznie jest luka trochę logiczna. Naprawdę... Myślę, że to widzisz, ja się to tak wciągnąłem w ten odcinek, że w ogóle tego nie zobaczyłem. To nie ładnie z twojej strony. To, być może, no, ale ja tak mam. Moja zasada jest taka, jak... nawet jeżeli coś jest... mam luki logiczne, ale ja tego nie zauważam w czasie oglądania, znaczy, że jest dobrze. Jak no w czasie oglądania zaczynam zauważać, no to znaczy, że to już jest nie bardzo, bo zaczynam drążyć w trakcie. To albo to jest już aż tak głupie, albo tak nudne, że się zaczynam czepiać w trakcie. No, rozumiem twoje podejście, natomiast tu ja na przykład oglądając, poważnie zastanawiam się nad tym, dlaczego on tak robi.
Dlaczego? Znaczy, potem, że scenarzyści nie bardzo wiedzieli, jak z tego wybrnąć, więc stwierdzili coś takiego. Potem, że przyszła ta aktualizacja i on w tej grze został. I chyba też nie było wyjaśnione, czy co dalej się wydarzyło z nim, czy on w końcu wyszedł z tej gry. Znaczy, w śpiączce, no to. No twoja babka wróżyła, albo stwierdzili, ty, ten frajer nie przychodzi ci dzień. Może zajrzymy to u niego i go jakoś wyratowali. Albo stwierdzili, ale to były święta. To były święta. Nie wiem, jak tam w Stanach jest przerwa świąteczna z pracą. Natomiast mówię, no okej, ale tak czy owak, gdzieś tam przydałaby się jeszcze jakaś informacja na ten temat. Nie, znaczy końcówka była fajna, bo to właśnie jest trochę takie, sam sobie dopowiedz, czy zszedł, po prostu, no bo dostał śpiączki, nikt go nie wyratował, no to chociażby z odwodnienia, nie? Albo go jakoś tam odratowali i jakoś no, będzie musiał sobie się, nie wiem, wyciągnie wnioski z tego, co tu się wydarzyło i tak dalej. Znaczy, końcówka była mocno startrekowa, czyli naprzód i przy czwartej gwieździe w lewo. Natomiast tutaj się zastanawiam, bo tu mamy, znowu Black Mirror nam pokazuje technologię wirtualną i czy on nam pokazuje ostrzeżenie, że możemy za bardzo się zatopić w tej świadomości wirtualnej, w tej rzeczywistości, w tym, zamiast żyć w świecie rzeczywistym, żyć w ułudzie? Trochę tak. No tak, taka jest sytuacja tego Roberta, nie? Wydaje mi się, że tak to działało, że on zamiast skonfrontować się z tymi ludźmi na żywca, no chodzi codziennie do pracy i widzi tych ludzi codziennie, zamiast się skonfrontować z tym swoim kumplem, wspólnikiem powiedzmy. Słuchaj stary, chcę mieć więcej do powiedzenia. Z tym szefem tam jakiegoś projektu IT tej paczki, słuchaj stary, musi to być 1 grudnia i koniec, mi to nie obchodzi, jestem tutaj szefem. To on wolał się wyżyć i skonfrontować tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym. Takie jak to się mówi, mele pyta w świecie, kozak w necie, nie? Tak trochę tutaj... Trochę tak. Tutaj to zadziałało i on taki widział rozwiązanie. On nigdy nie widział, zauważ, jego rozwiązaniem każdego konfliktu było to, że sobie skupił jakoś DNA do tej gry i tam mu złoi tyłek. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest tak trochę też jakby takie odniesienie do pewnych jakichś nałogów. Tak. Na zasadzie, że ja sobie nie radzę, że tak powiem, w normalnym życiu, ale wieczorem, jak się napiję. No to tak trochę wygląda, no. Gdzieś tak do tego dążą chyba. Fajny ten świat był, fajne drzwi z tym wyświetlaczem. Mhm. Podobało mi się to. Ta technologia, w ogóle ta technologia jeszcze mi przypominała ten odcinek tragiczny, wersja próbna, bo tam też była ta wirtualna rzeczywistość. No tylko tam, no początki tego, nie? No bo, tak, tak, tam, no wiesz, jeśli mówimy o tym jednym uniwersum legendarnym, jak tak? Jak najbardziej, no. Świni nie było. I teraz jeszcze nie nawiązaliśmy w żaden sposób do świni. No właśnie, problem. Ale może to i lepiej. Słuchaj, jest to pierwszy odcinek 4 sezonu, tak jak świnia była pierwszym odcinkiem 1 sezonu. O, widzisz, no i gitara. Załatwione. To się zgadza. Natomiast ten odcinek, on jest bardzo fajnie zrealizowany, natomiast gdzieś mi czegoś zabrakło. Wiesz co, bo mam takie wrażenie, że tutaj w tym odcinku chyba rzadko kiedy w Black Mirrorze mamy tak jaskrawego antagonistę. Zazwyczaj wrogiem jest technologia. Gdzieś technologia, co się stało. Coś poszło nie tak w wersji próbnej. System jest zły, jak w nowym naszym. No to chyba też zależy, bo zaraz w Białym Niedźwiedziu mieliśmy tego złego, no, morderczynię, tak? Tylko my o niej nie wiedzieliśmy. Tak, ale... Tak samo w Zamknij się i tańcz. Okej. Okay, też tylko... po prostu my nie znaliśmy, tu poznajemy go od razu, że jest takim zwyrolem, nie? I to jest właśnie ta różnica, że my jakby przez cały odcinek, jest tak klasycznie, wiemy, kto tu jest zły. Tak? To prawda. Widzimy, że mu odbija mu w tej wirtualnej rzeczywistości, natomiast w innych odcinkach to było zawsze takie lekko zmieszane. Albo nie wiedzieliśmy, jak Białym Niedźwiedziu, dopiero na końcu się dowiedzieliśmy, co się wydarzyło. Czy w Pszczołach, gdzie w Pszczołach to już ten ciśnie młodemu, hejterzy, każdy po trochu miał coś za uszami. A tu jednak mimo tego, że on jest nie tyle gnębiony w tej pracy, co jakby na trochę własne... Trochę jest gnębiony, ale na własne życzenie. Tylko nie umie się z tym skonfrontować. Konkretnie. Ale, bo ja odniosłem takie wrażenie, że jest różnica między... Znaczy, odniosłem wrażenie, że jest różnica. Ja miałem wrażenie, że on nie tyle jest gnębiony, co on sobie nie radzi. Bo to jest różnica. Też,
ale to też przez to jest może nie gnębiony, co wykorzystywany. To już bardziej, bo na pewno zauważ... przez tego wspólnika i dlatego jego pierwszego jakby skopiował i najdłużej tam był potem w tym kalisterze. No tam jeszcze była akcja z dzieckiem. No to rodzaj tortury, no to było widać, jaki on jest psycholem, to inna sprawa, natomiast... Albo mógł sobie pozwolić na to w świecie wirtualnym. Tak, bo nie umiał się skonfrontować z nim. Słuchaj, stary, nie robimy tak. Musimy porozmawiać o tym, jak mnie traktujesz i tak dalej. Nie potrafił sobie w ten sposób z tym poradzić. Tylko od razu poszedł w tą wirtualną rzeczywistość, nie? Ale ja też... Ale wszyscy tak z niego korzystali. Zauważ, jak się... właśnie ten szef projektu tego update'u. Po prostu poszedł do niego... Idzie do niego ten Robert, szef, i mówi, ma być na 1 grudnia. Ten coś tam poklepał, wraca, będzie na święta. A on mówi, no okej. Okay. No ale właśnie... Zrób mi kawę. Co? Ale do tego właśnie i tak dalej, zmierzam, że on w moim odczuciu nie tyle był gnębiony, bo może być gnębiony na zasadzie, nie, wykorzystywany bardziej. Wykorzystywany i nie miał autorytetu jak właśnie w pracy. Jakby ja odnosiłem zawsze takie wrażenie, że jakby on poszedł i powiedział, ty, ale miałeś mi zrobić kawę, co się wydarzyło, tak, że tej kawy nie dostałem. Nawet nie, że na niego by nakrzyczał, tylko na drugi dzień ten koleś wypełniał, tylko nauczył się, że chcesz kawę, chcę. A, tam, on nigdy nie zaznaczył swojej pozycji, nie? I nawet tak było rozmowa właśnie tej nowej, tej na net z Szanią, tą taką właśnie cały czas, tak, tą co zamieni wielką jaszczurkę, co cały czas gadała przez telefon. I ona nawet, ta na net jej powiedziała, ale słuchaj, masz drugiego szefa. Tak, tak. Roberta, tak? Aha, no w sumie technicznie, no to w sumie może masz rację. Nikt go nie traktował tam nawet jak szefa. I ciężko powiedzieć, że był gnębiony. On nie był po prostu, nie miał autorytetu. Nie był doceniany, on się źle z tym czuł. A nie umiał sobie z tym poradzić, nie? Tak. Znaczy jego radzeniem było to właśnie wirtualna rzeczywistość, zamiast skonfrontować się w jakikolwiek sposób tak, w realu. On był jakby nieszczęśliwy ze swojego życia, ale zamiast, jak to się mówi popularnie, iść i pobiegać, czyli wziąć się w garść, mam depresję, iść pobiegaj, nie wiem, coś, to uciekł w tą wirtualną rzeczywistość. Tak jak można uciec w alkohol, jak można uciec, nie wiem, w narkotyki. Tak. Czy w jakieś inne uzależnienie, gdzie czujemy się po prostu ważniejsi. No właśnie, tutaj prawdopodobnie terapeuta by mu też pomógł, jak najbardziej. Gdy po prostu... jakby z niego wyciągnął coś, bo jak go widziałem, tam terapeuta mógłby mieć wyzwanie, żeby w ogóle z niego oczywiście, pogadać. No ale jeżeli nie, no, sam nie mógłby sobie poradzić w rzeczywistości, no to idzie po pomoc, znalazłby jakiegoś specjalistę. Myślę, że pieniądze nie były problemem, skoro jest wiceprezesem. Ale właśnie, bo jeszcze druga rzecz mnie zaciekawiła, bo to jest bardzo ciekawy wątek i bardzo fajnie to zrobili z tymi nałogami, z tą wirtualną rzeczywistością, ale jak koleś wymyślił taką technologię i to ukrył przed wszystkimi... Co ten skan, mówisz o tym skanie DNA? No to takie, bo to tak poważna akcja, znaczy to nie byle co. Nie byle co i faktycznie wiesz, nie czerpał z tego, ale widzisz, może tutaj... Konfabuluje być może, ale nauczony tym, jak go wykorzystał, bo wspólnik jednak go trochę wykorzystał. Znaczy, trochę się dał wykorzystać, podejrzewam. Tak. No to... Nie? Bo to teraz jakby tak mówiąc, to ktoś ze słuchaczy może przyjąć takie wrażenie, że ten wspólnik robił to specjalnie. No, on się tam się po prostu dawał. To... Dawał, no ale wiesz, ten napisał całego Infinity, przyszedł ten Walton i jakby przejął cel nad firmą i pewnie dzięki Waltonowi ta firma działa jak działa pod względem medialnym, odniesienia sukcesu i tak dalej, ale jakby jest to poczucie wykorzystania... Poczucie jest, ale jakby właśnie ten Robert, przyszedł do tego Waltona i powiedział, stary, ale ja to wymyśliłem. Ja tu jestem wiceszefem, ja tu jestem drugim szefem, działamy tak. To możliwe, że ten Walton, bo na czym to opieram? Opieram to na postaci z tej gry, bo to była jego osobowość. Tak. I tam, mimo że miał też takie zapędy trochę mitomańskie, trochę takie, w cudzysłowie, samcze, no to jednak to był koleś zdolny do poświęceń, przynajmniej w grze. I było widać, że w pewnych momentach on kumał bazę, on potrafił się nawet dopasować. Fakt, że był złamany po akcji z dzieckiem, ale tam już taki wredny jakby nie był. I być może po prostu było tak, że ten Walton sobie nie do końca też zdawał sprawę z tego, że on tak obrywa. Tak, to było widać, że to jest też trochę, to też mi się w tym odcinku podoba, że ten Walton wirtualny, który najdłużej siedział w tej grze, on jakby też wyciągnął wnioski ze swojego zachowania. To prawda. Przecierpiał ogromnie, no bo jednak ciężko inaczej powiedzieć, jeżeli widzisz śmierć swojego dziecka 6-letniego i koleś to robi i powiedzi, zrobię to jeszcze raz i wielokrotnie będę kopiował to dziecko twoje i będziesz oglądał, jak ginie, nie? Masakra. No psychol. No tak, no psychol. Natomiast no, wyciągnął wnioski. Nawet potem ta ostatnia rozmowa Waltona
z tym kapitanem. Tak, on go nawet przeprosił. Tak, czyli wyciągnął te wnioski, nie? Potrafił się zmienić. Czyli właśnie no, do tego zmierzam, że tak, tak. On trochę, ten Robert trochę na własne życzenie to wszystko zrobił. Bo błędne byłoby odnieść wrażenie, że wszyscy robili mu na złość, tylko on trochę to prowokował. No bo jeżeli jesteś szefem firmy i recepcjonistka bawi się telefonem i ty nie możesz wejść, bo przepustka była do wczoraj, a jesteś szefem tej firmy. No właśnie, i nie załatwiłeś sobie i ona jeszcze musi dyskutować z nią. Nie załatwiłeś przepustki i recepcjonistka ci mówi, że przepustki były ważne do wczoraj, to jak ja bym szefie powiedział, twoja praca też była pakuj do wczoraj. Się. Żegnam. Pakuj się, dziewczyno. Nie? Najpierw mi przepuść, a potem się po prostu spakuj. Także tutaj trochę on to prowokował. On do tego dopuszczał. Tak, tak. Nie? Jak najbardziej. Ale bo odeszliśmy troszeczkę od tego wątku, który wróciło. Tego wygodynasku, bo o co mi chodziło. Że przez to, że jakby on miał poczucie, że został wykorzystany przez Waltona, być może nie chciał pokazać tego wynalazku światu. Bo on i tak nie miał kasę, więc naprawdę mu nie zależało zarobić kolejnej kasy na patentach, czy tam na sprzedaniu tej technologii. No okej, okay, ale czaj bazę, że koleś to zrobił sam, czyli koleś zrobił sam od podstaw. Mhm. No tak jak to Infinity też. No ale no, to napisał program. Tak? No ale program... Czyli, bo tu nie wiemy, czy wirtualna rzeczywistość, bo moim zdaniem to nie jest wyjaśnione, bo możliwe, że technologia wirtualnej rzeczywistości jakby istniała. Ja to tak odebrałem, że on napisał grę. Nie, ja odebrałem, że cały ten system wirtualnej rzeczywistości on napisał. No kurczę, no okej, okay, ja odebrałem inaczej. No jeżeli jest to... tak po twojemu, no to okej, okay, ale podejrzewam, że on tylko sam nie skręcał. No właśnie całość skręcił sam. Ale na tym miał polegać. No skręcał, w sensie no napisał kod, no to ale, no, ale właśnie, kod. No tak, a tu zrobił maszynę, czyli musiał, bo to dla mnie zrobienie maszyny, która kopiuje ci DNA. A to też głównie soft, nie? No ale jakieś skanery, cokolwiek. No skaner, no to, no, to nie wiem, jest no. Od strony technicznej podejrzewam, że jest mniej skomplikowane niż od strony właśnie potem kodu, żeby to, odczytujesz kod, znaczy wiesz, czy przerobić coś na coś. I musisz mieć kod, żeby to przetłumaczyć. No ale DNA to nie jest takie chyba mało skomplikowane. Znaczy DNA umiemy czytać teraz bez problemu. No ale tak, żeby tak skopiować, żeby odwzorować. Znaczy no kod, no, to, no ale to jest kod. No to masz te tam 8 tych białek, tak? TGH, coś tam. No, to też czytujesz, ale potem właśnie, żeby to przepisać na wirtualną rzeczywistość, to już musisz napisać odpowiedni program. No to koleś by musiał być zajebisty, jak pisał jeszcze, stworzył jeszcze Infinity i jeszcze na boku wieczorkiem sobie dorabiał. No zakładam, że Infinity zrobił najpierw. No dobra. A potem zrobił to. No, dobra, no. Tak mogę takie, zakładać, nie wiem. Dla mnie trochę takie hardkorowe, bo trochę mi trąciło to takim Sheldonem, który buduje w domu bombę atomową i przychodzą. No. Armia się pyta, dzień dobry pani Cooper, czy Cooper dlaczego zamawiała pani Pluton? Tak mi to trochę po prostu gdzieś tak. No ale to tak gdzie tak dużo firm powstało informatycznych, nie? No, no dobra, no nie będę się sprzeczał, natomiast no, nie wyglądało to na taką samą jebkę, nie? Wyglądało. No nie wiem, dla mnie wyglądało teraz całkiem profesjonalnie. Jakbyś sobie zamówił teraz drukarkę 3D, taką chińską, to właśnie musiałby się poskładać, by wyglądała tak, bo to prawdopodobnie było na podstawie drukarki 3D zrobione to ustrojstwo. No dobra, nie tylko będę... To trochę bardziej świeciło. Nie będę się z tobą sprzeczał, aczkolwiek, no dobra, czyli odcinek mamy całkiem ciekawy, o nałogach, o nieradzeniu sobie w życiu. Fajnie zrealizowany, bo ten setting jest też taki niecodzienny, bo jednak masz ten statek kosmiczny, masz te planety. Tak, i mi się też podoba w tym odcinku właśnie jego struktura, bo on jest fajnie opowiedziany, nie tak sztampowo, ale my do końca, na początku nie wiemy, co się dzieje, potem ta Ned się pojawia nas w wirtualnej rzeczywistości, dowiadujemy się więcej. Tak jak mówisz, ona wtedy jakby się staje głównym bohaterem w tym momencie, tak, nie? Ona wtedy tak rzeczywiście to jest zmiana perspektywy, bo tak. Więcej widzimy w tej wirtualnej rzeczywistości niż u Roberta. I aktorsko jest bardzo dobrze. No aktorsko jest, w ogóle jak na ten sezon to jest... To jest pierwszy odcinek tego sezonu, także nie rozpędzaj się. Budżetu tego sezonu poszło na ten odcinek. Od strony i aktorskiej i od strony... Znaczy nie mówię, że kolejny odcinek się przecież zagrane, ale chodzi mi o nazwiska. Bo tutaj nazwiska są, a potem tych nazwisk już nie ma. No. Więc... Roberta gra Jesse Plemons. Jesse Plemons, którego... Breaking Bad. Fargo. Także tutaj już... Irlandczyk. Już tutaj to nazwisko jest znane. I też zawsze gra psycholi. Czy on kiedyś zagrał kogoś pozytywnego? Wiesz co? Teraz jest taki z Elizabeth Olsen na podstawie faktów autentycznych tak zwanych. WandaVision. Nie, Miłość i Śmierć bodajże, na HBO. Co wcześniej Disney zrobił tę samą historię, tylko
po swojemu. To jest też znaczy, ciekawe. Animowaną w sensie? Nie. Dwa seriale powstały na podstawie tej samej historii, okay. Gdzie taka kura domowa pani domu poszła w tango, no. I na końcu zabiła tego swojego kochanka. To są podobne na faktach, latach końcówki 70., początek lat 80. to się działo. I on to właśnie w tej wersji HBO z Elizabeth Olsen teraz gra też. Nie, no mówiłeś. Nie widziałem jeszcze go, ale wygląda ciekawie. Zresztą na naszym tam gdzieś fanpage'u ten trailer gdzieś udostępniliśmy. Może no, to parę miesięcy temu pewnie. No, sporo czas temu. Nie, jest na net gra Kristi Milioti, co dla fanów sitcomów powinno być znane, bo grała w Jak poznałem waszą matkę. Co prawda w ostatnim sezonie, gdyż uwaga na spoiler, grała właśnie tą matkę. No i widzisz, i tak bym nie obejrzał tego serialu, więc spoko. Znaczy, uratowałem wszystkich, bo Teraz się narażę i teraz możecie mnie hejtować. Serial Jak poznałem waszą matkę jest słabym serialem. Znaczy ja potwierdzam w pełni, ja nie przetrwałem kilku odcinków, gdzie kiedyś widziałem mimochodem. Mnie nie kupił, także nie? Możecie atakować. Nie atakować. Bądźcie, wiecie. Pszczoły są gotowe. Natomiast grała, bo ona właśnie... Ale Wilku z Wall Street jeszcze grała. Z tego co. Okej, okay. Ale ona, bo ona jest taka... Ma taki wyraz twarzy, taki delikatny, taki dziewczęcy. I znaczy, ona pasuje ogóle... do tej roli właśnie, bo ona ja trochę... fajnie zagrała taką przemianę. Na tak. Początku widzimy, że jest taka niby taka delikatna, niby taka spokojna, a potem się okaże, że cicha woda tutaj. Jest pazurek, jest tam zdjęcie odpowiednie, którym tak. Sama siebie zaszantażowała, także, Tu jest... To był fajny motyw. Ale jeśli chodzi o tą aktorkę, to ja mam w ogóle takie wrażenie jak z tym kolesiem z Białego Niedźwiedzia. Że ja ją gdzieś widziałem, ale tak w ogóle to nie wiem gdzie. Wiesz co, ale ja tak całą niemię oglądałem, jak poznałem waszą matkę. Bo ona jest, ma na tyle charakterystyczną twarz, że nawet jak grała jakiś epizod, to gdzieś tam pewnie została. Właśnie, no, jest taka niby charakterystyczna, nie mogę, bo i z Fargo jej nie kojarzę, ale też Fargo dawno nie widziałem. Także nie wiem. No a z kolei Waltona grał Jimmy Simpson, znany z House of Cards. Ja go znam bardziej z Westworlda. Z Westworlda też. Tam w Westworldzie, ale nie powiem kogo, bo to duży był spoiler, ale jest jedna z głównych postaci. Ale on też ma taką charakterystyczną twarz, też mi się wydaje, że gdzieś już tam gdzieś... Ja myślałem, że też że więcej ilości w seriali czy tam filmów go znam, ale znam go głównie z Westworlda. No i z House of Cards oczywiście. No jako bardziej kojarzę z roli właśnie tego hakera w House of Cards, gdzie grał znowu komputerowca z jakiejś mania. I nie wiem, czy pamiętasz, to jest ten koleś, co miał tego chomika, którego agent FBI na polecenie prezydenta USA chciał zabić. Tak? To już są te złe sezony House of Cards. To już wtedy, kiedy zaczął się sypać. Znaczy, to wiesz, widzisz, to dobrze sobie to wyparłem trochę już z pamięci, bo nie pamiętam. Że pamiętam, że grał w właśnie w House of Cards taką postać, ale już szczegółów nie pamiętam. Jest jeszcze ta Shania, która też jest Michaela Cole się nazywa. Ta, co została zamieniona w tą, no. W tą paskudę. Bo ona po pierwsze grała już w Black Mirrorze. O, też ciekawe. Grała, ona była sprzedawczynią biletów lotniczych w pierwszym odcinku trzeciego sezonu Nosedive. A faktycznie, ale teraz jak powiedziałeś, to ten uśmiech. No, to bardzo charakterystyczna znowu aktorka. Tak. Bo ona jest w ogóle scenarzystką, aktorką, ona dostała swój serial na, nie wiem czy na HBO, czy na Netflixie, Mogę Cię Zniszczyć. Taki bardzo, bardzo charakterystyczna chyba komedia, taka czarna, nie wiem. I w Black Panther grała, jedną z tych... Wakanda Forever, tych łysych tam... Nie rozpoznaję ich. Strażniczek. Nie rozpoznaję ich. No, będzie hejt. Natomiast właśnie, co do ciekawych jeszcze spostrzeżeń, jeśli chodzi o obsadę, to mamy dwie ciekawostki, bo Kirsten Dunst się gdzieś tam pojawia, ale na takie bardzo, bardzo krótkie cameo, gdzieś właśnie przy recepcji. Z tego względu, czyli... że to jest panna Jessego Plimonsa i po prostu była na planie, więc sobie się pojawiła i tyle. Czyli ale jest też... Dziewczyna jedynego prawidłowego Spidermana. No tak. Zdania są podzielone znowu. Możemy kiedyś o tym porozmawiać. Natomiast jest jeszcze Aaron Paul, czyli Jesse Pinkman. Znowu Breaking Bad. Breaking Bad. On gra głos gracza tego na końcu właśnie. Tego właśnie 6-5 tam... I dlaczego on tam gra? Bo on jest strasznym fanem Black Mirror. I co ciekawe, doczekał się roli w szóstym sezonie, tak. Wiem, że gra. Tak, gra. Dużo powiedziane, gra. Nie, to już złośliwy, bo... Nie wiem, bo nie widziałem, ale... więc ci nie wypowiem. Natomiast wiem, że się doczekał w końcu roli w Black Mirrorze i tutaj jest taka właśnie ciekawostka, że... Kurczę, to mogli zrobić tak, to mogli to lepiej rozegrać moim zdaniem. Tutaj? W sensie w Kalisterze? W Kalisterze. Mogli to rozegrać tak, że Robert byłby wciągnięty do Infinity i ten gracz by go rozwalił.
I to by było piękne nawiązanie do Breaking Bad. Ja bym to brał od razu. To by mi się podobało. Coś jeszcze tutaj dodajemy do tego odcinka? Wiesz co? Efekty specjalne. No efekty specjalne są super. No mówię, już tutaj cały budżet całego sezonu tam rzucili, mam wrażenie. Tutaj od razu zaznaczamy, jeżeli nasz przyjaciel Mavis Ortos to ogląda, nie pisz komentarza, że nie są super. Są super. Tak. Po pierwsze, taka ciekawostka, ten cały serial nazywał się Space Fleet, tak żeby nie było, że Star Trek. Bardzo fajne nawiązanie, w ogóle ta konwencja bardzo mi się podobała. Mundury, bardzo, bardzo Star Trekowo to było i tutaj ale, fajnie to nawiązali. Ale ciekawe tutaj, właśnie w tym Space Fleet kodeks zabrania seksu. Tak, dlatego nie było genitaliów. Ale to jest sprzeczne. To też pokazuje trochę z kanonem Star Treka. Ale moim zdaniem to też trochę pokazuje problem społeczny tego człowieka. No to na pewno. No bo umówmy się, jaka branża rozwinie wirtualną rzeczywistość? Jaka branża? No oczywiście, że porno. No ta sama, co rozwinęła VHS. Dokładnie tak. DVD, tak. I streaming. Za każdym razem, jak wchodzi jakakolwiek technologia, wszyscy patrzymy, co zrobi branża porno i w to można inwestować. Dokładnie tak. Więc tutaj znowu koleś miał problem, nie? No, tu aż się prosiło. Tutaj już naprawdę... Tak, więc... Ale co do jeszcze sci-fi'a, jak już... Ale poczekaj, bo... Jednak chcesz podrążyć porno. Znaczy, podrążyć porno. Tutaj może coś o świni. Coś o świni tutaj. Można by ją wrzucić, żeby biegała po tym statku, ale jak on zdał jak Kirk i wyobraź sobie, że Gwiezdna Flota mówi Kirkowi, że nie wolno bzykać kosmityk. No to od razu do Klingonu. Misja jest od razu... proszę bardzo. Se sami latajcie. Tak latać nie będę. Na to się nie pisałem. Nie ma. Ale co do science fiction, tam jest kilka takich jeszcze smaczków, bo jest scena duszenia tego Waltona. Jest. Nie przypominałeś czasem sceny z Gwiezdnych Wojen? Jak? Może trochę. Lord Vader tam. Znaczy to pierwsze, tak? No, że duszenie? Nie posłuchał go, więc go tam podciągnął aż do góry. No i tak, tak, tak. No można, tak to można to tak podciągnąć. Trochę moim zdaniem te zamiany w te robaki takie wielkie to jest Żołnierze Kosmosu. Właśnie też mi też coś się skojarzyło z tymi robalami. Z tego co czytałem, to gdzieś tam ktoś się dosłyszał nawet dźwięków z Żołnierzy Kosmosu w tle. Okej. Okay. Ale ja tego nie tylko przy robieniu researchu sam nie potwierdzę tego. Natomiast same robaczki jak najbardziej Żołnierzy Kosmosu. I ktoś się nawet doszukał, że gdzieś tam jako w okienkach na komputerze Roberta w jego chacie były widać matrixowe takie, te zielone literki spadające. Okej. Okay. Także no, tutaj jest taki trochę trybut do sci-fi'ów w tym odcinku. No, tak, a powiedz mi, zagrałbyś to Infinity? Ale nie u Roberta, tylko tak... W Infinity? Nie wiem. Ja nie jestem za takim granym MMO, powiem ci. Ja też nie, ale... Generalnie nasz trzeci redaktor miałby tu coś do powiedzenia, śmiecho, bo on w Star Trek Online tam nasuwał. No miałem też epizod, trochę to grałem. No, on tam był wysoko. I tak się zastanawiałem, czy ja bym się w to wciągnął, czy ciekawe w ogóle, bo to jest też niepowiedziane, jak ta gra konstrukcyjnie wygląda, nie? No bo niby jest ten gracz, ale jest jeden gracz. To sam steruje całym statkiem, a... Może ma statek taki jednoosobowy. No tak nie wyglądał na statek jednoosobowy, jaki pogonił. No to może był kapitanem tego statku. No, tam było więcej, wiesz. No może i tak. Nie wiem. Może i tutaj tak. Nie skupiali się jakoś. Wiesz, jedno uniwersum, także tutaj trzeba podrążyć. Czyli co, będziemy kończyć na dzisiaj, bo już gadamy tyle czasu, że tutaj mało kto wytrwał do tego czasu. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, jeszcze się powstrzymam. Bo to jeden z lepszych odcinków. Ogólnie. Do tego miejsca, jak dojechaliśmy. Ogólnie. Ogólnie też, tak, jak najbardziej. Nie? Chociaż mi go trochę popsułeś tymi logicznymi lukami. Przepraszam. Nie wiem, ale tak podobał mi się. Mój logiczny umysł tak działa. Ale nie tylko my go doceniliśmy, bo dostał 4 Emmy nagrody, no w tym za scenariusz. No wiesz co, no mówię, że ten scenariusz jest fajnie poprowadzony, aczkolwiek pewna dziura mnie teraz nie daje mi spokoju. To prawda, natomiast dostał też takie techniczne tam za montaż i za montaż dźwięku. No tak. Ale dostał też, co ciekawe, za Dramatic Special, cokolwiek to znaczy. A to jest coś takiego, jak Natalia Noszek dostała, że jest sympatyczna, czy? Być może, nie wiem. Ale to Emmy, no. Chyba, że to jaki jest... Netflix sobie kupił tam... Chyba, że to są Emmy przez jedno Emmy. Właśnie, to może... Może napisać do Krzysztofa Stanowskiego, żeby sprawdził, czy to jest to Emmy. Może to nie są te Emmy, no. Bo teraz to mnie... Ciężko powiedzieć. Teraz to mnie zmartwiłeś. Jakaś podpucha. No nic, no będziemy kończyć. Tak. Przypominamy, odwiedzajcie naszą stronę geekosfera.pl, fanpage'a.
Możecie postawić nam kawę. Wirtualną, jak wirtualną. Rzeczywistość w Kalisterze. Jak będziecie na Prykonie, to możecie prawdziwą postawić. Także nie ma sprawy. I będziemy się żegnać. Dzisiaj rozmawiali Bartas i Łuki. I do usłyszenia. Trzymajcie się.